I witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makindosz, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Mario plus Rabbit Sparks of Hope. I moi kochani, żeby nie przedłużać, ruszamy prawie że z kopyta, z tego prostego względu, że musimy jeszcze parę rzeczy po prostu kupić, bo skorzystaliśmy z tych rzeczy przy okazji naszej tutaj poprzedniej walki, w ogóle i w szczególe. No i musimy po prostu nasze zapasy poniekąd uzupełnić. Tak samo musimy nasze zdrowie troszeczkę uzupełnić. Tutaj musimy naszych bohaterów wykurować z tego, co jakie obrażenia dostali ostatni razy. I słuchajcie, wracamy na statek i udajemy się w kierunku Palette Prime. Z tego prostego względu, że to tam właśnie znajduje się pierwszy z pominiętych przez nas, czy też raczej zostawionych na później, bo nie można tutaj mówić, że pominęliśmy coś, co wiemy, że gdzieś tam jest, tylko po prostu zostawiliśmy to na późniejszy etap rozgrywki. I chodzi tutaj oczywiście o tych nieszczęsnych złotych przeciwników, którzy dadzą nam dodatkowe złote pryzmaty, czyli te dodatkowe punkty do drzewka umiejętności, z których nie za bardzo będziemy mogli skorzystać, bo jakby nie patrzeć, nie wszyscy nasi bohaterowie mają jakiekolwiek jeszcze punkty w drzewku talentów, które moglibyśmy na cokolwiek wykorzystać, jak na przykład, nie wiem, na zakup nowych zdolności w drzewku talentów właśnie naszych lumolików, więc no tak to tutaj wygląda. Curse's Stronghold nam się odblokowała i tak jak możecie zauważyć, ja też w tym momencie widzę, to ta twierdza Curse najzwyczajniej ma tylko i wyłącznie misje fabularne, bo tak jak mówiliśmy, to jest, i tak jak już wiemy od dłuższego czasu, to jest ostatnia z planet, ostatnia z lokacji, to będzie brzmiało lepiej, w podstawowej fabule Sparks of Hope. Oczywiście pomiędzy Barrendale Mesa a właśnie tą twierdzą Curse'y znajdują się jeszcze melodyjne ogrody, Melody Gardens, czyli dodatkowa planeta, która według fabuły, według chronologii zdarzeń w Sparks of Hope dzieje się w momencie, no wyobraźcie sobie, że w tym momencie rzucamy wszystko inne i stwierdzamy, lecimy z Barrendale Mesa do tej twierdzy Curse'y. Super, świetnie, robimy to i w trakcie tego lotu Beepo, czy też nasza szanowna Genie, bo nie wiem dokładnie, które z nich, ale której z nich otrzymuje sygnał, że właśnie Melody Gardens, ta szósta planeta, tak jakby tutaj w tym układzie, po prostu ucichła. I w momencie, kiedy ucichła, no stało się coś niedobrego, to znaczy, i wypadałoby to sprawdzić, szczególnie, że Edgy nagle przypomniała sobie, że istnieje jeszcze jeden ukryty łowca lumolików, tudzież łowczyni lumolików, albo iskierek, jak kto woli, i może mieć coś z tym wspólnego. I lepiej nie mieć za plecami kolejnego wroga, kiedy idzie się walczyć z głównym źródłem wszystkich nieszczęść, które w tej grze i w tej przygodzie nam się przydarzyły, więc no musimy w jakiś sposób to ogarnąć. Dlatego też mówię, lepiej nie mieć wroga na plecach, musimy się tym zająć. I wyruszamy w taki sposób. Jak mówię, dla mnie to jest troszeczkę niepojęte, że ważna fabularnie, ponieważ naprawdę dużo ludzi zaznacza, że to DLC fabularnie stoi troszeczkę wyżej od tego, co widzieliśmy na przestrzeni pięciu planet, które zwiedziliśmy w czasie tej podstawowej części gry. Innymi słowy, po prostu twórcy się bardziej postarali, ponieważ to, co robimy na pięciu planetach, zostało skondensowane w pewien sposób do jednej planety i na tej jednej planecie jest to nie tyle tak bardzo, wiecie, skondensowane, że mamy tyle rzeczy do zrobienia w jednym miejscu i tak dalej, nie, po prostu mamy dużo więcej rzeczy do zrobienia niż na pozostałych planetach od tak sobie, bo no, tak jak wiemy, najzwyczajniej w świecie
skoro mamy całą przygodę, całą fabularną kampanię na przestrzeni jednej planety, zamiast tych planet pięciu, no to oznacza, że najzwyczajniej trzeba było się o wiele bardziej postarać, żeby nie znudzić graczy tym, co im po prostu możemy zaprezentować. Idziemy tędy. Powiem wam szczerze, że nie pamiętałem dokąd musimy iść, ale wszystko wskazuje na to, że poszliśmy w dobrym kierunku. Jedyne co chciałbym zrobić, to zdobyć troszeczkę więcej monet. Szczególnie, że mamy takie monety luźno gdzieś leżące. I okej, udało się obok tego tutaj ducha przejść. Nawet nie pamiętam, jak tych przeciwników nazywaliśmy, ale spoko. Unlocked pipe. Sparks required 30 na 24, czyli 24 tylko potrzebowaliśmy, aby udać się do tego nowego questa wielkiej niespodzianki, która jest, jeśli dobrze widzę, to jest gigantyczny medyk, z którym będziemy się tutaj mierzyć. Tak to wygląda, że to jest gigantyczny medyk. Gigantyczny medyk, z którym musimy się zmierzyć i to będziemy prawdopodobnie robić do końca dzisiejszego tutaj materiału wideo. Dvigen Depleter, przepraszam, to jest gigantyczny depleter. Gorzej. Gorzej, ponieważ gigantyczne depletery, no może on nam sporo zrobić krzywdy. Szczególnie, że Mega Dart of Draining, czyli musimy się ukrywać za nim, bo w przeciwnym wypadku to może naprawdę, naprawdę źle się skończyć. A jego technika Evil Counterblow, no, czyli dokładnie to samo, co zwykli depleterzy, tylko że z o wiele większą ilością życia, tak z 10 razy tyle życia, ile normalny depleter. Tak, bo normalny depleter ma 2800 z kawałkiem punktów życia, a ten ma 28000, czyli 0 dopisujemy z tyłu, 10 razy więcej życia ma po prostu ten przeciwnik. Wow, no to będziemy się z nim troszeczkę męczyć. I widzę, że na samym wstępie mamy zespawnowanych przeciwników, mamy naszych ogniste szajbity. I mamy również, jeśli spojrzymy się tutaj, mamy również duchowego kroczyciela, który jest nieodporny na lód. Czyli potrzebowalibyśmy, żeby mieć wodę? Ich jest więcej, więc tak właściwie potrzebujemy, żeby któryś z naszych bohaterów posiadało wodę w swoim tutaj najzwyczajniej w świecie repertuarze. I wtedy możemy przekombinować. Wtedy możemy naprawdę dość ciekawie przekombinować, ponieważ jeśli się uważnie przyjrzycie, to nie będziemy potrzebować gliterka w żaden sposób. Chociaż powiem wam, że może, ale tylko może zrobimy coś takiego. Wydaje mi się, że to może być najbardziej logiczne, co możemy zrobić. I zamiast ognia rzucimy tutaj Aquanoxa. Wszystkie ataki zadają obrażenia wodne. Okej. Okay. Teraz tak, ty, moja droga Kurlik Rosalino, nie będziesz potrzebowała niczego takiego konkretnego, jeżeli chodzi o specjalne ataki, więc elektryczność ci odpada, to jedna sprawa, a druga sprawa, możemy dzięki temu tobie dać, kogo my moglibyśmy ci dać? Scoper Mastera jeszcze się zastanowimy. User Mastera? Tak, User Mastera. Scoper Master. Nie wiem, czy to jest... Wiecie co? Zrobimy tak. Zrobimy w taki sposób. A może... Zrobimy w taki sposób. Nie. Dobra, tak zostawimy. Kurlik Mario będzie mógł przyzwać w takim razie User Mastera, a nasza szanowna Kurlik Peach, z racji tego, że będziemy mieli długą walkę, będziemy potrzebowali
dużej ilości zdrowia i życia. I ewentualnego, gdyby któryś z naszych bohaterów zginął, ewentualnego revive'a, więc w taki sposób to musi wyglądać. Wolałbym mieć możliwość jeszcze dorzucenia sobie jeszcze jednej możliwości przyzwania, jednakże Kurlik Rosalina, dlatego dajemy jej naszego tutaj brokacika, ponieważ jeżeli będzie odpowiednio daleko od nas ten ogromny depliter, to, moi kochani, możemy go przyzwać do siebie i możemy użyć na nim Enui. Przynajmniej tak mi się wydaje, że możemy użyć na nim Enui. Czyli to zamrożenie przeciwników. I mam nadzieję, że to zadziała. Bo ja nie widzę, żeby on miał odporność na techniki. On ma odporność na... Nie można go zdaszować, to po pierwsze. Nie możemy go podpalić, zaglutować, ochlapać wodą, nie możemy go przymrozić, zelektryfikować i dmuchnąć w niego wiatrem. Bo najzwyczajniej w świecie nie zadziała to przy nim. Okej, no to w takim razie lecimy z Here We Go i zaczniemy od tego, że mamy, słuchajcie, przeciwników. Mamy dużą ilość przeciwników, którym po prostu możemy zrobić coś takiego. Możemy się teraz wycofać. Możemy wziąć naszego kurlika Mario. I teraz, moi drodzy, możemy nałożyć sobie ataki wodne. I w ten oto sposób zlikwidujemy tą trójkę przeciwników. Wycofamy się, bo nie jest nam potrzebne w tym momencie, żeby stać jakoś specjalnie tutaj na zewnątrz. I teraz, słuchajcie, czy nasza Kurlik Rosalina nie może trafić tutaj nikogo, ale czy jeżeli Kurlik Rosalina podejdzie tu, czy będzie w stanie, tak, będzie w stanie trafić. Okej, czyli mamy... Czyli w tym wypadku mamy prostą wyliczankę. Nie używamy naszego wzmocnienia. Tylko idziemy sobie tu. Nie możemy nikogo trafić. Okej, no to wyliczankę troszeczkę zmienimy. Bo nasza szanowna Kurlik Peach będzie mogła zrobić Team Jumpa. I udać się tutaj. I stąd powinniśmy mieć możliwość ostrzelania tego deplitera. Jeden cios krytyczny, bardzo się z tego powodu cieszę. Teraz idziemy tutaj. A, i najważniejsze. Kurlik Mariusz nic zrobić nie może, ale nasza Kurlik Rosalina może. Tylko nie zrobimy tego w tej turze. Ponieważ sobie strzelimy do tego deplitera. I wszystkie nasze ataki były krytyczne. Czego się niezmiernie, niezmiernie cieszę. I to, słuchajcie, byłoby na tyle, jeśli chodzi o tą turę. I teraz, no oczywiście, że przeciwnicy będą tutaj starali się do nas podejść, bo wiadomo. Ty będziesz próbował atakować. I udało ci się trafić. Okej, to działa o wiele bardziej niebezpiecznie, niż mogłoby się nam wydawać pierwotnie. Dobra. To teraz tak. Ruszamy z kopyta, z naszymi tutaj rzeczami. To znaczy, potrzebuję Kurlika Mario. Też tutaj. Lecimy z wzmocnieniem naszych wszystkich bohaterów. Spark Refresher, super! Super, 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 dobra. Teraz, moi drodzy, co możemy zrobić? Możemy zaatakować tego naszego nieszczęsnego deplitera. Jeden cios krytyczny, bardzo się... Lifesteal, niestety lifesteal bardzo, ale to bardzo nam tutaj nie po drodze. I teraz tak, nie możemy wezwać Scoopera,
Z tego prostego względu, że Scoper zrobi nam tutaj dość dużą krzywdę. Ale możemy zrobić, słuchajcie, coś takiego, że zaatakujemy tego pana. Oddać nam nie możesz. Teraz przyzwiemy sobie Uzera, czyli naszego glutownika. Nasz glutownik. Odebranie ataku. I teraz, słuchajcie, najważniejsza rzecz. To znaczy... przyzywamy sobie... Nie przyzywamy. Przyzywamy w następnej turze. Ostrzeliwujemy tego Deplitera. Piękne krytyczne ataki. I teraz używamy Enui. Dzięki czemu on nie może się ruszać. My go zaatakowaliśmy wszystkimi możliwymi zdolnościami. I w tym momencie mamy go zamrożonego na przynajmniej jedną turę. I teraz się zastanawiam, czy to, że mamy naszego tutaj... tak. To nam troszeczkę pomoże. Tak, to nam troszeczkę pomogło. Teraz tak. Wypadałoby zrobić coś takiego, żeby uleczyć naszych... Nie turbocharge'a. Uleczyć naszych bohaterów. No, w pierwszej kolejności. I teraz, słuchajcie, z racji tego, że mamy turbocharge'a, użyć tego turbocharge'a. Czyli znowu wzmocniliśmy naszych bohaterów i teraz... Teraz, moi drodzy, w pierwszej kolejności użyjemy sobie naszego cooldown clocka, czyli przywracamy sobie całą możliwość atakowania. Znaczy atakowania. Możemy teraz wykorzystać parę rzeczy, żeby zrobić Enui. Ataku oczywiście nie będziemy mogli zrobić. Atak będzie mógł wyprowadzić nasz szanowny kurlik Mario. Piękny atak. Oczywiście szarży nie możemy zrobić, bo jesteś niemożliwy do zszarżowania. I teraz, słuchajcie... Jeżeli byśmy przeprowadzili atak, nie zabierzemy wystarczającej ilości życia, więc... Ponownie używamy Enui i zamrażamy znowu przeciwnika na tą jedną turę. I tym samym my tą turę kończymy. Z tego prostego względu... Z tego prostego względu, że nie mamy więcej co do roboty. Tu nam się przeciwnicy pospawnują, niestety. Na całe szczęście jesteśmy ukryci naszymi bohaterami, tyle o ile. Mam nadzieję, że nie podpali nas. Nie podpalił, bardzo się z tego powodu cieszę. A tak? Tak, w tą postać, na której mi zależy, żebyście atakowali. Dobra. Wiecie co? Cooldown clock reset. Wzmacniamy naszą dwójkę bohaterów. I mamy nadzieję, że to, słuchajcie, zadziała. To znaczy, ten atak. Same obrażenia krytyczne. Bardzo się z tego powodu cieszę. Jeżeli tutaj wejdą jakieś obrażenia krytyczne, to wygraliśmy. Nie weszły. Ale słuchajcie, jest szansa, że my to wygramy. Z tego prostego względu, że... mamy możliwość rzucenia powerblokiem.
Dziękujemy ślicznie. Pięknie poszło. Szybko, sprawnie i jak najbardziej tak, jak sobie tutaj to rozplanowaliśmy. Powiem wam, że się cieszę. Cieszę się, bo myślałem, że ta bitwa potrwa o wiele dłużej. Oczywiście to nie znaczy, że każda kolejna bitwa z tymi złotymi przeciwnikami, z tymi wielkimi przeciwnikami, będzie nam szła w dokładnie taki sam sposób. Wydaje mi się, że wynika to z tego, że ten przeciwnik był na bardzo, ale to bardzo niskim poziomie w stosunku do nas. A mamy jeszcze, słuchajcie, dwóch przeciwników, z czego jeden jest już na poziomie 30, czyli dokładnie na tym samym poziomie co my, więc najzwyczajniej w świecie to może być duża tutaj nie tyle różnica poziomów, co może to faktycznie być duży element, czyż element, który bardzo, ale to bardzo mocno wpłynie właśnie na to, że będziemy mieli troszeczkę większe problemy z tamtymi przeciwnikami, niż mieliśmy na przykład z tym. No bo wiadomo, ich poziom doświadczenia ich rośnie, a jeżeli ich poziom doświadczenia rośnie, no to sami możecie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy będą to trudniejsi przeciwnicy, czy może będziemy mieli po prostu walkę z coraz to łatwiejszymi przeciwnikami i coraz to łatwiejsze misje będziemy mieli po prostu. Dobra, ja nie chciałbym walczyć z tamtym przeciwnikiem. Ja po prostu tutaj przyszedłem, żeby zebrać parę dodatkowych monet, bo zaczęliśmy wydawać tych monet naprawdę dużo. Wiem, mówiliście mi, że w tej grze, ja też to widzę, że w tej grze te monety można bardzo, ale to bardzo łatwo farmić. Ale no chyba nie chcemy ani wy, ani ja, żebyśmy poświęcili jeden cały materiał wideo na przykład na farmieniu monet. Bo oczywiście moglibyśmy to zrobić, ale czy to ma sens? Czy w ogóle jest to w jakiś sposób przyjemne? No, dla mnie do ogrywania to nie byłoby przyjemne. W ostateczności mógłbym to zrobić, ale nie byłoby to przyjemne dla mnie do ogrywania, a jestem święcie przekonany, że dla was do oglądania tego również to by nie było jakoś specjalnie przyjemne. Jeżeli gdzieś po drodze mamy możliwość wybrania takiej, a nie innej ścieżki, dzięki czemu no parę dodatkowych monet wpadnie nam do kieszeni, to dlaczego by z tego nie skorzystać? Ale żeby, wiecie, żeby specjalnie udawać się do jakiegoś miejsca tylko po to, żeby jakąś konkretną monetę, czy też jakieś konkretne monety znaleźć, no to powiedzmy sobie szczerze, że to nie działa. Wildwood Dual Slinger jest ostatnią rzeczą, którą możemy tutaj kupić i tak de facto dzięki temu kupiliśmy na Palette Prime wszystko. Wszystko, co na Palette Prime było dostępne, moi kochani. A to oznacza, że tak właściwie jesteśmy no on the green, jakby to ładnie powiedzieć po angielsku, czyli nie mamy tutaj innych rzeczy do zrobienia. Nawet nie tyle, że do zrobienia, co nie mamy innych rzeczy, które moglibyśmy na Palette Prime zrobić. I nawet jeśli wejdziemy, tak mi się wydaje, jeśli wejdziemy do mapy, to na mapie, słuchajcie, progression, jak to wygląda. Beacon Beach tutaj możemy zobaczyć. A, tu są jeszcze prezenty, które możemy otworzyć. Wiecie co, jak już wykończymy całą Brendel Mace, wtedy sobie te wszystkie tutaj prezenty za ukończenie danego świata zrobimy, zdobędziemy, ale jak widzicie, na Palette Prime zrobiliśmy już absolutnie wszystko. Innymi słowy, mamy 30, aha, to jest ogólny postęp. Mamy 100% całej progresji. Na Terra Florze nie mamy wszystkiego i na Brendel Mace'a też nie mamy wszystkiego, ale z tej perspektywy nie możemy zobaczyć, co nam jeszcze zostało do zrobienia. Więc słuchajcie,
udamy się na Terra Flore i tam skończymy naszą dzisiejszą zabawę. Czyli tak, Beacon Beach mamy wszystko, Pristine Peaks mamy wszystko, Palette Prime mamy wszystko, Terra Flora zostało nam, słuchajcie, została nam tylko ta jedna misja. Tutaj widzę, że brakuje nam dwóch monet planetarnych, bo po prostu no tak to już wygląda. I słuchajcie, na Brandy Mesa tak, brakuje nam dwóch monet planetarnych, więc wydaje mi się, że pominąłem wyzwanie śmiechoryb Wiktora na Brandle Mesie. Ale to nie feller, mamy jeszcze przynajmniej jakąś rzecz do zrobienia na Brandle Mesa, poza oczywiście zawalczeniem z tym wspaniałym przeciwnikiem złotym, który absolutnie, tak jak mówię, no zbyt dużo nam tutaj nie da, bo nie mamy zbyt dużo też zbędnych punktów doświadczenia, które moglibyśmy jakoś wykorzystać do tego. Wow! Pierwszy raz zdarzyło mi się, że ta planeta tak musiała się doładowywać, kiedy do niej przyszliśmy. Znaczy to wszystko, co znajduje się w tle. No ale no, to gramy na Switchu. Nie to, żebym, wiecie, narzekał, że coś takiego się dzieje, ale szybka podróż w wielu innych grach również, nawet na Playu 5, na Playu 4, na Xboxie. Wiele razy widziałem takie, wiecie, texture pop-up albo zmiana tekstur z niskopoligonowych modeli na wysokopoligonowe modele, że właśnie taki pop-up robiły. No zdarza się najlepszym, zdarza się wszystkim, każdej grze tak właściwie, więc nie można tutaj powiedzieć, że to jest wina konkretnie Switcha. Nie, to jest po prostu wina kodu gry, że nie ogarnęła do końca tak szybkiego przetransportowania się pomiędzy jedną a drugą lokacją i zwyczajnie gra nie doładowała czegoś. Nie zdążyła doładować tego w czasie loadingu, bo wiecie, można po prostu zrobić loading, żeby wszystko przeładować i zrobić ten loading o parę sekund dłuższy, żeby wszystko na pewno się załadowało, albo zrobić go krótszym, żeby gracze mogli już od razu zacząć grać. My z racji tego, że sobie poglądamy widoczki tutaj, no to niestety widzieliśmy ten pop-up. Gdybyśmy się ruszyli, no to ten widok by zniknął i nie widzielibyśmy aż tak bardzo rzucającego się w oczy tego pop-upu, ale jesteśmy, moi drodzy, na Terra Florze i to właśnie tutaj dzisiaj zakończymy ten materiał wideo, kolejny materiał wideo z serii Mario plus Rabbids Sparks of Hope, bo nie wyrobimy się w 3 ani w 15 minut, nie podejrzewam, że wyrobimy się w tym czasie ze zrobieniem kolejnej walki, przejściem kolejnej walki ze złotym przeciwnikiem, zwłaszcza, że będziemy chyba musieli walczyć z Kamekiem, z Magikupą, z Giant Magikupą najzwyczajniej w świecie. I obawiam się, że ta walka pójdzie o wiele, wiele gorzej niż to, co mieliśmy przed chwilą. Aczkolwiek zauważyłem, że jeżeli wydamy troszeczkę monet, czyli skorzystamy z itemów, które mamy przy sobie, to jesteśmy w stanie każdego takiego wielkiego przeciwnika zestunować i zamrozić go. Jeżeli to w żaden sposób nie będzie rozwiązane, jeżeli każdego tak właściwie bossa kolejnego, którego spotkamy, albo jednego, albo nie wiem ilu, bo nie wiem co nas czeka tak właściwie w twierdzy Kursy, ale jeżeli każdy z kolejnych przeciwników będzie na to podatny, to mamy game winning technique i ta game winning technique, moi kochani, no będzie pozwalała nam w bardzo prosty sposób wykończyć każdego z kolejnych bossów albo wielkich przeciwników, bo zamrażanie go na jedną turę i niepozwalanie mu atakować to jest naprawdę bardzo duży plus dla nas, bardzo duże ułatwienie rozgrywki. Zwłaszcza, że nasi sojusznicy, których przyzwiemy, atakują dopiero na początku naszej tury, więc tak czy siak kończy się tura przeciwników i ten duży przeciwnik, ten boss nie może nam nic zrobić, bo najzwyczajniej w świecie jest zamrożony, po czym my go znowu mrozimy i dopiero w następnej naszej turze możemy go odmrozić. I jeżeli będziemy mieli szczęście z Spark Refresherem, to nawet nasza szanowna Kurlik Peach będzie mogła co turę dodawać nam Turbo Charge'a, będzie mogła wzmacniać nasze ataki i dzięki temu będziemy zadawać więcej ataków, ergo szybciej pokonamy po prostu tego wielkiego przeciwnika, bossa, cokolwiek jeszcze będziemy mogli spotkać.
Ale w każdym razie, moi kochani, tak jak mówiłem, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał wideo. Mam nadzieję, że taki troszeczkę inny ten materiał wideo, taki krótszy, jeżeli chodzi o treść i taki bardzo wtórny, bo idziemy walczyć po prostu z konkretnym przeciwnikiem i to jest nasz główny cel. Mam nadzieję, że taki materiał wam się podobał. Spróbujemy w kolejnym materiale pokonać obu przeciwników, zarazem na tutaj na Terraflorze, jak i na Barrendale Mesa i może jeszcze gdzieś tam dorzucimy to wyzwanie śmiechoryb naszego szanownego Wiktora i powoli, ale bardzo, bardzo, wiecie, w takim równym tempie zbliżamy się do tego, że rozpoczynamy, słuchajcie, naszą przygodę z DLC The Last Spark Hunter, które zaczniemy po pokonaniu najzwyczajniej w świecie tych wszystkich złotych przeciwników. A ja zachęcam was do tego, abyście podrzucali jakieś swoje propozycje, jakieś sugestie, może chcielibyście coś jeszcze usłyszeć, zobaczyć w czasie ogrywania tejże serii. To śmiało piszcie to w komentarzach. No i zachęcam was również do tego, abyście prócz tych komentarzy, bo pamiętajcie, pisanie komentarzy nie gryzie tak właściwie, a ja wasze wszystkie komentarze czytam, abyście również pozostawiali po sobie ocenę, ponieważ ocena to jest dosłownie parę chwil naciśnięcie, czy to oceny pozytywnej, czy negatywnej, a naprawdę dość dużo zmienia. Pamiętajcie, że możecie również w komentarzu pozostawić informacje dla mnie, dlaczego ceniliście w taki, a nie inny sposób. Ale jeżeli pozostawicie po sobie ocenę oraz komentarz, to niezależnie czy na tym kanale, czy na innym kanale, który oglądacie, to pamiętajcie, że pozostawienie tych dwóch rzeczy naraz sprawia, że algorytmy serwisu YouTube najzwyczajniej inaczej postrzegają te materiały wideo z danego kanału i dzięki temu takie materiały mogą trafić do obecnych widzów danego kanału, jak i nowych, ewentualnych widzów, którzy jeszcze tego kanału nie subskrybują, nie znają tego kanału, więc szczerze zachęcam was do tego, abyście pozostawiali zarówno oceny, jak i komentarze, a ja się z wami żegnam. Dziękuję wam wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie za uwagę w dniu dzisiejszym. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się, no i do zobaczenia wkrótce. Cześć!